Siemandero! Tutaj Klocki by Michael i dzisiaj, Ala, będziemy prezentować domek na drzewie. Tak? Lego Ideas. Proszę Państwa, tak się prezentuje. Z przodu. Tutaj mamy, jak zmienia liście na jesienne. Tu oczywiście na obrazku i są zielone i to są ekoliście, tak jak tutaj możecie, proszę bardzo, przeczytać, zrobione z roślin. No, ciekawe, tutaj mamy, tak, 35 tych mamy, 55 tych, 35 tych, 55 tych, no i z tyłu, zaraz wam pokażę, to duży karton. No, w tym kartonie jest dużo, ponad 3000 elementów, tak, no i zobaczcie, tak się prezentuje z tyłu, to jest fajnie pokazane, nie? No nic, no, będziemy otwierać te cudo. No właśnie. No. Zobaczymy. Więc tak, tu postawimy. O, to jest spory karton. No, i widać czysto, ale nie aż tak czysto. Nie aż tak wszystko? Tak. O. Dobra, to jest pusto. O, kurde, zobaczcie. Ile jest tych liści, nie? Nie no, sporo. Otwieramy teraz ten. Ten większy. No i tutaj jest kolejny. Kuro, co, Alka? No, tu mamy instrukcję. No, powiem, gruba jest, nie? Gruba. O, jak gruba. Ja. No dobra. Zaraz zobaczymy się w innym kadrze. No i tak to się prezentuje. Instrukcja jest dosyć gruba. Fajny oczywiście obrazek na niej, tak? Z tyłu. No i stron. O, fajne takie te są. Czekajcie. Obejrzymy dokładnie. Aha, tutaj ilość elementów. Zobaczcie, tutaj mamy te. Liczba stron 419 będzie. 419. 420 stron. Więc zabieramy się do składania. No i tak wygląda po krótkiej chwili. No nie taka krótka chwila, ale jesteśmy już po złożeniu tego zestawu. Więc tak. Może zacznijmy tak. Tyle zostało tych, bo to jest pewnie na te zimowe, takie jak było mówione, liście. Więc tyle tych liści zostało. My zrobiliśmy liście letnie, tak, Ala? No. No i domek na drzewie prezentuje się naprawdę świetnie. Tam się krzesz krusta. No, świetnie. O, tam macie ten, zaraz wam pokażę. Ptaka tutaj. Ptaka, on ma gwiazdę. I ma jakby domek też, jak tam widać. Tu oczywiście schody, no schody się prezentują naprawdę fajnie. Fajnie. No. I wejście kolejne. Ale tam goście. Dobra, może się pokażemy tak z przodu. No są tutaj oczywiście cztery minifigureczki, tak? Tak. A gdzie jeszcze zniknęła jedna minifigurka, Ala? Tam. A, przestawiłaś ją na huśdawkę. A to cwaniara. Moja córka postawiła ją na huśdawce, nie? Dobra, to tak, minifigureczki są cztery, nie?
tym zestawie. To jest jakby rodzina, czyli tak, to jest syn, to jest córka, tutaj jest tatuś na drzewie, tak? Tu mamy oczywiście, będę powoli przekręcał. Tak, Ala? Pokażemy cały ten zestaw, kurczę, no. Oczywiście mamy tutaj taki jakby dźwig, zobaczcie. To się opuszcza do dołu, nie? No. I wtedy to zjeżdża. Tam mamy oczywiście huźdawkę, zobaczcie. Nawet się huźda sam. No, tutaj widzisz? Jest grzyb. No, tam grzyby są. No super, tu jest taka woda, jakby rzeczka, to pewnie jest jakby rzeczka, nie? No i ryby tam łowią. No i tutaj oczywiście ryba w środku jest, no. No ale mówię, prezentuje się naprawdę świetnie, ten zestaw jest po prostu, no mega. Mam kilka minusów co do tego zestawu. Na pewno minusem są te łączenia od tych elementów, one się strasznie wyginały, nie? Tutaj. I no był problem. Drugi minus jest łączenie jakby tych całych jakby parterów, czyli na przykład ten domek, nie? Sadzanie tych domków jakby o nato. Bo naprawdę jest problem później z wpięciem tego, żeby to było dobrze siedziało, nie? I to jest taki jakby minus, nie? A jak się przyciśnie mocniej, to się po prostu tam to wyrywa. No, przekręcamy, zobaczcie. Oczywiście ja z tatą to robiłam. No, Ala pomagała. Oczywiście, że pomagała. Zobaczcie, tutaj mamusia siedzi na huźdawce. Oczko nam puszcza. Mama, puszczasz oczko? Puszcza. A zobaczcie, jak się fajnie buja sama, nie? Iha, iha. Oczywiście lampa tutaj będzie, tak? Oczywiście są drzwi, bo... No, są drzwi. O. Tam... Jest pokój. Tam jest pokój, oczywiście, tak jak widać. Łóżko, tak, różne tego rzeczy, szczotka do włosów. Przez okno może zobaczymy, co my tam dalej mamy. Zobaczcie, widzicie? Kurczę. No, to jest... Zestaw naprawdę jest super, nie? Jeśli chodzi o ilość tych elementów, no to jest no mega dużo. Fajnie się na pewno go składa. Tam macie mapę, tam macie dwa łóżka, widzicie? No, ten domek na drzewie jest po prostu prześwietny. Ale nie, ostrożnie to tykać. Ogólnie te elementy, nie? Są zrobione z drzewa? Drzewa. Bio coś tam, jakieś tam czytam na opakowaniu. Czekajcie, zaraz ja sobie zalukę mala, po moment. Botanic elements are made from plants. A, że z roślin, nie? Ekologiczny plastik. Nie, no spoko, ekologiczny plastik, nie? No i zestaw jest nawet wysoki. Nawet wysoki, no nie powiem, że nie. Mini figurki są świetne. Prawda? Znaczy świetne, no są takie, no powiedzmy przykładowe, zobaczcie, ma nadruk na koszulce, wygląda fajnie. Oczywiście wyraz twarzy jest jeden. Czapkę ktoś mu przekręcił, ale ciekawe kto. Postawimy tutaj tatę, tutaj mamy syna, tak? Tak. Koszuleczka, bluzka, okulary. Tak, akurat tutaj mamy siostrę jego pewnie, zobaczcie, nadruk na bluzetce, no no po prostu fajny. Ale fajny taki uśmiech. Survivalowy, nie? No. Oczywiście kucyk z tyłu, zobaczcie, ma nawet kieszonkę. No mają krótkie te nóżki. Ona zaraz oczywiście ma krótkie. Pokażę, o, krótkie nóżki posiada. No i tak samo jak jej brat też posiada krótkie nóżki. Mama gdzieś tam się buja nam na huźdawce. Jest i mama. No. Mama, chodź no tutaj. Ale jaka dowciapna, no na huźdawkę. To oczywiście ona ma dwa wyrazy twarzy. Taki. I z tyłu pokażemy. Taki złośliwy. Ja jej zrobiłem w ogóle taki, że puszcza oczko, nie? Na buzę ten...
na bluzeczce, zobaczcie, wygląda tak, bluzeczka fajna, oczywiście z tyłu też. Plusem oczywiście no. tego zestawu jest to, że nie posiada... Czego? Naklejek. Nie posiada naklejek ten zestaw. Zero naklejek. No to jest Lego Ideas, tak? Jest zrobione przez... No przez nas, no jakby przez ludzi, tak? Tak. Inne ludzie jest pomysł, się... który wyszedł, tak? I Lego jakby zaakceptowało pewnie go. No i mówię, jest... Domek jest obłędny, naprawdę. No. Te budowanie to jest mega. A, i jeszcze chciałem dodać, bo już nie wiem, w którym domku miałem problem, bo nie mogłem jakby tego wszystkiego połączyć ze sobą. Zostawała mi tu szpara. A szpara zostawała przez taki w środku... nie wiem, czy tu widać. Nie, tutaj nie widać. Książka nam zleciała, widzę. W środku był taki... może ja wam zaraz pokażę. O, bo mam tutaj akurat. W środku była taka część. No ona jest na instrukcji, jest tam, nie? I ona się działa w ten sposób. Może o, pokażę w ten sposób. Jak łączyłem o te rzeczy, to on opierały o to. Nie wiem, czy to jest błąd w instrukcji, czy ja po prostu coś źle już zrobiłem, a już mi się nie chciało od początku budować. Więc po prostu to wyjąłem. No i wsadziłem tak, jak tak jak miało być, czyli wszystko pięknie się komponuje. Oczywiście tyle nam jakby zostało. Tu jeszcze tych zielonych tam drzewek, tak? No to są z tych kwiatków. Czekaj, Ala, pokażemy. To są z tych kwiatków. Z tych. I one naprawdę fajne są, bo są, zobaczcie, takie delikatne, nie? No dużo elementów takich delikatnych. No na pewno delikatne to są wszystkie te, nie? Tak, ale ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda. No to jest, to wiesz, jak chips. Ramka, jak chips, no chips, no. No i zestawik, no super, zaraz ja go przestawię. Pokażę wam, jak się będzie komponował przy naszym Daily Biglu, nie? Więc zaraz się widzimy. A tak prezentuje się na półce już, przy Daily Biglu. No oczywiście Daily Bigl to jest potężny. Zobaczcie. No wygląda po prostu... Świetnie ten zestaw. Jeszcze mamy jest, no jest spory. Jest tak jakby do połowy. Trochę większy od Daily Bigla. Raczej w sensie do połowy mu sięga. No ale fajny, fajny. Fajnie to na pewno wygląda. No. I w ogóle no, prezentuje się świetnie. To jest oczywiście domek na drzewie. No domek na drzewie, oczywiście. To jest domek na drzewie. No i jest super, super raśny. Zobaczcie, przejścia te, nie? Z jednego domku na drugi. No ekstra. Wiecie, że no. jeszcze raz mi się to podoba. Podoba ci się? Tak. No to, Ala, co? Jeśli się podoba, no to zostawcie łapkę w górę, tak? Subskrypcję i dzwoneczek, byście widzieli na następnych odcinkach, tak? Tak. No i co? I widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się.